Jaka prawda wyszła na jaw o Liszowskiej i milionerze? Dlaczego były mąż zabrał głos? Jako komentarz powiem, że Joanna Liszowska kilka lat temu wyszła za mąż za szwedzkiego multimilionera Ole Serneke. Para doczekała się dwóch córek, a po jakimś czasie zdecydowała o rozstaniu. Żadne z nich nie wyjaśniło, co było powodem rozwodu. Były mąż aktorki wreszcie zabrał głos. Joanna Liszowska po wielu miłosnych zawirowaniach znalazła wreszcie szczęście u boku szwedzkiego przedsiębiorcy związanego z rynkiem nieruchomości. Poznali się przypadkowo na jednym z bankietów. Podobno połączyła ich pasja do motoryzacji. Okazało się, że oboje są wielbicielami szybkich samochodów. Aktorka zdecydowała się wyjść za mąż w 2010 roku. Królewski ślub, który odbył się w Bydgoszczy, był szeroko komentowany w mediach. Wydawało się, że ich związek jest doskonały. Jednak codzienność dała o sobie znać. Choć się rozstali po ośmiu latach związku, to długo utrzymywali rozwód w tajemnicy. Były mąż Joanny Liszowskiej potwierdził plotki o powodach rozstania. Ola Serneke, były mąż Joanny nie tak dawno udzielił wywiadu dla szwedzkich mediów. Zapytany o rodzinę przyznał, że bardzo żałuje, iż nie udało mu się utrzymać związku z polską aktorką. Na szczęście mimo rozstania mają doskonały kontakt. Mamy dobre relacje jako przyjaciele i rodzice naszych córek. Zdecydowaliśmy kilka lat temu, kiedy rozpoczął się rozwód, że należy skupić się na dzieciach i zdecydowanie nie powinniśmy się kłócić i być samolubnymi, powiedział w jednym z wywiadów szwedzki biznesmen. Ola Serenkę wyjawił też prawdziwy powód rozpadu związku z polską aktorką. Jak powiedział o rozstania z Liszowską zadecydowały kwestie zawodowe. Głównym powodem rozwodu było to, że moja firma zajęła mi za wiele czasu i nie mogłem być tak obecny, jak chciałem. Ani z Joanną, ani z dziećmi. I to jest wysoka cena do zapłacenia zarówno dla mnie, jak i dla nich, ujawnił Ola. Joanna Liszowska od czasu rozwodu z Olą Sernekę rzuciła się w wir pracy. Gwiazda pracuje przy kolejnej edycji serialu Przyjaciółki, wciela się w postać Patrycji Kochan, jednej z czterech głównych bohaterek. Postanowiła też wrócić na scenę w roli piosenkarki. Została wokalistką zespołu Lisza Demen. Bardzo się cieszę na nowe wyzwanie muzyczne, jakim jest Lisza Demen. Zostałam zaproszona do bycia członkinią naszego sympatycznego trio, wyznała podekscytowana aktorka w rozmowie z wieczornym ekspresem. Dziękuję że jesteś, trzymaj się i do usłyszenia.